myślą jestem przy Matce Pana. Ona, Maryja, jest nam dana ku pomocy przez samego Chrystusa. Każdy piątek, również ten czerwcowy, przypomina mi o obecności Matki pod krzyżem Syna. Maryja jest obecna przy Chrystusie, kiedy włócznia żołnierza przebija Jego kochające serce. Jej serce, ściśle zjednoczone z Nim, odczuwa ból Syna. A w tym doświadczeniu wiem, że Maryja jest też przy mnie właśnie wtedy, kiedy i moje serce przeżywają różne bóle niesprawiedliwego traktowania, odrzucania, postawienia na margines, czy jak często mówi papież Franciszek, wykluczenia. Chrystus chciał przyjść z pomocą człowiekowi nie jako obcy, lecz jako brat, czyniąc się do Niego podobnym we wszystkim, z wyjątkiem grzechu. Dlatego zechciał Matki i znalazł ją w Maryi. Tak przypominał przed laty święty Jan Paweł II. My dziś z różańcem w ręku dziękujemy za Maryję, za jej obecność przy nas, za to, że stoi pod naszym krzyżem i jest naszym pocieszeniem. A przez to tak bliskie nam jasnogórskie oblicze odkrywamy, że ona wręcz żyje naszymi ranami, bierze je na siebie, by ukoić ból udręczonego serca. Widzi w nas Chrystusa, ukrzyżowanego i potrzebującego serca kochającej Matki. Serce Jezusa ukrzyżowanego, zmiłuj się nad nami. Matko o sercu nieskalanym, bądź nam pocieszeniem.